z pierwszej Księgi Królewskiej. Ahab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku 38. panowania Asy, króla Judy, i królował Ahab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Ahab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Edbala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego, niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie, a na swoim najmłodszym Segibie postawił jego bramy. Prorok Eliasz z w Giladzie rzekł do Achaba. Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit, na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas pan skierował do niego to słowo: Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu. I tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał na nią i rzekł: Weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: Na życie pana, boga twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna, i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się. Idź, zrób jak rzekłaś. Tylko najpierw zrób z tego mały podpłomek dla mnie i przynieś mi. A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.